No hejka, w dzisiejszym odcinku będę jechać do domu, poznacie mojego pieska, zobaczycie mój stary pokój i tak dalej. Będzie się na pewno dużo działo, więc możecie stawić łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale i lecimy. Teraz generalnie jestem w aucie, jedziemy już, mamy 3 godzinki i 13 minut do domu. Będziemy o 23.21, więc późno. Nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek będzie u mnie w domu o tej godzinie. W sensie, Jezu, będą u mnie w domu, na pewno, ale chodzi o to, że pewnie będą spać. 3 hours later. Dobra, dojechaliśmy już. Jest około 12, jestem strasznie śpiąca. Wychodzimy z autka szybko, bierzemy rzeczy i widzimy się rano już. Buziaki. No i co ty robisz, Pako? Co ci ten renifer zrobił, co? Czemu ty w ogóle siedzisz w mojej walizce? Hej, dziuby, słuchajcie, jest poranek drugiego dnia, kiedy przyjechałam do domu, dlatego że wczoraj praktycznie cały dzień spędziłam w szpitalu, potem wieczorem przyjechałam i byłam padnięta, więc już nie dałam rady nic nagrać, a w szpitalu byłam już od godziny 8, więc wiecie, tak z rana ja w ogóle byłam. Ale słuchajcie, chciałam wam pokazać mój pokój na samym początku, jak wyglądał mój stary pokój i jakby dalej czuję się w dalszym ciągu, że to jest mój pokój, bo po prostu nic stąd nie wzięłam oprócz toaletki i telewizora. Reszta tutaj wszystko zostało na miejscu i zawsze jak tutaj wracam, to czuję się tak jakby się, wiecie, nic nie zmieniło, więc naprawdę super. W ogóle przed chwilą się pomalowałam dopiero, dlatego tutaj zobaczcie, mam mnóstwo jakichś kosmetyków, bo mówię, toaletkę zabrałam, dlatego nie mam jakby gdzie robić makijażu. Tutaj mam poduszkę, bo Pako cały czas piszcza, że chciał siedzieć ze mną. Tu są jakieś pierdółki, tam jest Pako gryzący renifera. Mój ulubiony mebel w moim całym pokoju to jest ta pufa, po prostu. Ta pufa to jest kosmos, ja ją tak uwielbiam. U mnie w pokoju, w domu jest niestety nie ma miejsca na tą pufę, ale jeżeli będę miała jakieś inne pokoje kiedyś w przyszłości, będzie dużo miejsca, to po prostu tą pufę muszę sobie taką sprawić, bo tutaj w tym pokoju chciałabym ją zostawić. To jest moje łóżko, poduszki są tak poukładane, bo Pako sobie chciał pooglądać, co się dzieje za oknem. Już mam takiego bzika na punkcie zawsze moich zwierząt, że ja w stanie jestem zrobić dla nich naprawdę wszystko. Ja im układam czasami takie konstrukcje, jak widzę, że on chce sobie pooglądać, co się dzieje za oknem, to robię konstrukcję, żeby tylko, żeby mu się nic nie stało, żeby nie spadł. Wszędzie kładę poduszki. To jest moja stara garderoba. Jak widzicie, już tutaj jest mało rzeczy. Kilka ciuszków pozostawiałam, jakieś tam pierdółki jeszcze są i Pako, który właśnie zabiera mojego buta, bo chce go gryźć. Ko! Pako! I on tak, słuchajcie, z każdym moim butem. No i patrzcie, już ucieka. Już ucieka. Butów się nie gryzie. Zostaw kamerę! Dobra, więc muszę zamknąć tą... Zostaw! O. Nie wiem, muszę zamknąć. Żeby oczywiście sobie nic nie zrobił, jakby schodził ze schodów. To jest ścieżka pakolowa, bo wiecie, tutaj po prostu są schody, no nie? No i nie chcę, żeby mu się coś stało i żeby spadło, no to zrobiłam taką konstrukcję, bo skubaniec mały nauczył się wchodzić po schodach i jak tylko słyszę, że ja jestem u góry, a on jest na dole, to zaczyna piszczeć. I piszczy tak, że po prostu mnie tak za serce łapie, tak, no, że muszę go wziąć ze sobą, no bo... No zobaczcie, widzielibyście takiego małego skurka i co z nim zrobić? No i co? Co ty chcesz gryźć? Kamerę chcesz gryźć? Kamerę chcesz gryźć? Czy mikrofon? Ej! Zostaw mikrofon! O nie! Zrobił dziurę! Zrobił dziurę w gąbce, patrzcie! A w ogóle moim rodzicom podobno nie daje spać i budzi ich o 4 i wiecie, gryzie w ten, włosy mojej mamy i chce się bawić. Nie wiem, czy w ogóle teraz go nie zaprowadzę na dworek, żeby się może wysiusiał albo coś. Dobra, Pako, idziemy na spacer? Pako, spacerek? Chodź, idziemy. Cyk, 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 cyk. Widzicie? No tak! Pako się nauczył chodzić po schódkach? A, to w ogóle jest mój salon. Tam, tadadam, pewnie go kojarzycie z poprzednich filmików. Tutaj jest kuchnia. To jest w ogóle kolejna zabawka Paka, którą znalazłam w misce z wodą, bo tam ją rzucił i teraz się suszy. Na spacerek idziemy. Muszę go wziąć, bo on jeszcze tutaj ma taki próg. Tak nie za bardzo jeszcze z niego schodzi. To jest mój ogródek. Tutaj też lubię sobie zawsze siadać. A to jest Pako. I ja. A! Co? O. Oczywiście Pako ma, jak widzicie, dookoła siatkę, bo tutaj jest basen, no i nie chcemy, żeby po prostu wpadł do basenu niechcący. No zawsze tutaj zostaje hajny, jak tylko jest na dworze. No i co ty mi widzisz? Jezu, w ogóle patrzcie mój styl, te skarpetki i te buty. Pako, zostaw! Dobra, muszę przelać te buty, bo nie da mi spokoju. Dobra, jesteśmy z powrotem. Jest problem, bo on jest strasznie rozbawiony i ja nie wiem, czy on teraz się wysika. A, tak przy okazji Pako ma teraz 3 miesiące. Więc jest tu jeszcze maleństwo małe. Zmieniłam buty, tutaj już nie ma za bardzo co gryźć w tych butach. No, tak coś znalazłem. To jest ten etap, kiedy myślisz, że masz psa, a tak naprawdę masz małą piranię. I on czasami ma takie napady, normalnie takie hajny. Biega jak powalony i chce wszystko gryźć i atakować. Dobra, powiedzmy, że się trochę uspokoił. Co, dumny jesteś z siebie? Pierwszy raz kręcę z tobą vloga i ty musisz się z takiej strony pokazywać? No i tak cię kocham, wiesz? I tak cię kocham, mała bestio. Moje małe grizzly, mała pirania. I co, dumny jesteś z siebie?
plan. Teraz Paku chyba troszeczkę się zmęczył i musi się wylegiwać. Generalnie to Paku też ma taką kładeczkę tutaj, bo on już mniej więcej umie skakać, więc teraz już ma taką kładkę. Wcześniej miał taką, wiecie, taką tutaj, taką żyt. Teraz ma taką, bo już się nauczył, tak? Nauczyłem się już, teraz lepiej mi idzie, nie? Śliczny jesteś, wiesz? Śliczny. Dobra, idziemy do jakiejś zabaweczki. O, to lubi na przykład, za to lubi biegać, więc porzucamy mu teraz troszkę. No co to jest? Co to jest? I lubisz tak zabaweczkę? O, widzisz, skacze. Atakuje. No dobra, Paku! No tak! Tak! Oddaj, oddaj, oddaj! Groźnym Pakule. Z nim teraz jest gorzej niż z dzieckiem. Trzeba cały czas pilnować, żeby czegoś nie połknął, bo on wszystko po prostu z ziemi tym językiem zżera. Mama kilka razy podłogi dziennie wyciera, żeby tylko nie zżerał jakichś dziwnych rzeczy z ziemi. No i generalnie chce wszędzie włazić. Przed chwilą jak się malowałam, wszedł mi pod łóżko. Słuchajcie, tam jest taka szpara. On tak, nie wiem, on jakoś się czołgał dziwnie i normalnie łaził pod tym łóżkiem. Musiałam go stamtąd wyciągać. Ząbki mi urosły i muszę pokazać, że je mam. Jak byłam niedawno, to jeszcze nie miał ząbków. I wiecie, jak gryzł na przykład po rękach albo coś, to tak nic nie było czuć. A teraz ma takie kiełki, takie ostre te zęby, jak takie igły. I wiecie, on nie gryzie mocno po tych rękach, jak chce się bawić, no ale jednak tak dziabie lekko. O, na przykład teraz widzicie, dziabie moją nogę. Co? Co? Widzicie, jakie ma kiełki już? No, to jest mała pirania już. No tak. I wyobraźcie sobie, że on na okrągło chodzi z otwartym pyskiem. Na okrągło. I on tak. O nie, dostał hajny! O nie, najgorsze jest, jak dostanie hajny, to zaczyna szczekać na wszystko i zaczyna wszystko gryźć. Wszystko zaczyna gryźć. Koce jakieś. O, dostał hajny. Au! Chyba mu przeszło, albo nie. Przeszło ci, czy nie? Bo on się wydaje teraz taki puszysty i gruby. On tak naprawdę, bo on jeszcze nie może chodzić do fryzjera i on ma strasznie tutaj dużą sierść. Grubą taką i długą. I on dopiero może po ostatnim szczepieniu pójść do fryzjera, więc na razie nie możemy go obcinać. Zostaw mu. Zostaw. I on wygląda jak taka mała, tłusta kluska. Nie! Gdzie ty mnie atakujesz? Ale lepsze jest to, że on się tak bawi, bawi i nagle w pewnym momencie potrafi zrobić klap i pójść spać. No i poszedł spać. On też jak idzie spać, to on zawsze się wciska właśnie w jakieś dziurki, żeby mu cieplutko było. Tak, z Panku weszło Pakulowi. Tak, na mamusi. On śpi jak zabity teraz, więc tam. Trzeba pewnie sobie pośpi, więc czeka mnie leżenie w takiej pozycji przez najbliższą godzinę. On jeszcze ma taką fazę, że zmienia sobie co chwilę pozycję. I w ogóle widzę, wczoraj go czesałam, a dzisiaj znowu jest taki pokrótnie, no znowu będę musiała go wyczesać. Co on ma za pozycję w ogóle? Jeżeli mu jest tak wygodnie, to jest mega dziwne, serio. Dobra, my teraz z Pakulem obserwujemy, co się dzieje na dworku. Ja sobie może jeszcze cyknę jakiś serialik, potem obiadek. No, a Paku, widzicie sobie, leży i obserwuje, co się dzieje, bo wiecie, on jeszcze jest na tym etapie, że troszeczkę boi się na spacery wychodzić jakieś dłuższe i tak dalej. Na razie tylko dopiero poznaje świat. Leży i ogląda. To dla niego jest jak film, pewnie wiecie, o co chodzi. Wącha jakieś nowe zapachy i tak dalej. Ej, śmiesznie w ogóle wygląda taka zagródka, bo on, wiecie, jak jej nie było, to uciekał tam w tuje do sąsiadów i tak dalej i się po prostu baliśmy o niego. Tata po prostu wziął sprawy w swoje ręce, dał siateczkę i teraz Paku jest bezpieczny, tak? Bezpieczny jesteś. A, i w ogóle zapomniałam wam powiedzieć, że moja mama pojedzie po Chińczyka i przywiezie Chińczyka. Jezu, ja tak uwielbiam chiniola. Ach, kocham. Ja już jestem po obiadku, jest już popołudnie, w sumie to już jest prawie wieczór, więc lecę się malować. Teraz widzicie mój makijaż, który zrobiłam rano. Ja sobie go zmyję, zrobię nowy, pokażę wam się przed, pokażę wam się po i będę jechać już spotkać się z dziewczynami. Potem po mnie przyjeżdża Bartek, jutro rano jedziemy z powrotem do Warszawy. Dlatego, że jutro o 15 jestem umówiona z kosmetyczką, w niedzielę mam zdjęcia. No i myślę, że też to może ponagrywam. Myślę, że zrobię taki backstage sesji. Wyglądam przed, po zmyciu makijażu, jestem trochę czerwona na pewno. Few moments later. Jestem pomalowana. Jezu, w tej kamerze ten makijaż nie wygląda tak dobrze jak na żywo. No ale trudno. Mam nadzieję, że wam się i tak podoba, więc ja się ubieram. Mam tam jakiś ficik. Zaraz wam pokażę już w lustrze, jak wyglądam ubrana. Dobra, więc zakładam taką bluzę z Playboya. Ona jest mega fajna, z tyłu ma takie... O, widzicie? Do tego zakładam kozaki. I założę chyba takie świecące jakby jeszcze getry. I tak ta bluza wygląda z kozakami, więc w sumie spoko. I lecę. Buźki. The next day. No, musi jechać. No, no, daj kusioka.
Musimy jechać, bo na 15 jestem umówiona. Muszę się szybko wsiadać do auta, bo inaczej się spóźnimy. Ja teraz szybki skrót wydarzeń, co się działo. Więc tak jak mówiłam, ja sobie wczoraj wyszłam, spotkałam się z przyjaciółkami. Potem mój chłopak po mnie przyjechał. No i co? No i musimy teraz rano jechać. Zjedliśmy śniadanie tylko. Pożegnałam się z pokusiem. Ale za tydzień wracamy, więc w sumie to było takie, wiecie, pożegnanie na szybko, bo i tak przyjedziemy za tydzień na dłużej. Cisza i spokój, tylko chyba nie ma, jestem tylko ja, siema. Śmieszna pogoda jest, bo świeci słońce i pada deszcz, ale nie wiem skąd ten deszcz pada, bo jest mało chmur takich deszczowych, dziwna akcja. Ja teraz was trochę postraszę, bo mam na sobie maskę, żeby moja skóra była dobra i żeby po prostu była gładziutka i w ogóle, bo dzisiaj jadę na sesję o 11 i będę miała makijażystkę i w ogóle, więc będę mogła się poczuć tak profesjonalnie. Więc ja sobie chyba zrobię kawkę, jakieś śniadanko, widzimy się już na sesji. Dobra, już jestem gotowa, jak widzicie mam włosy zrobione, makijaż. I będziemy śmigać teraz na jakąś miejscówkę, gdzie będziemy robić fajne fotki. Dobra, śmigamy już do auta. Ja się trochę świecę, bo nie jestem aż tak mocno przypudrowana. Jestem trochę obładowana, ale trudno. I szybko lecimy, bo mam mało czasu, w ogóle jest piękna pogoda do zdjęć, bo jest takie lekko słoneczko, więc będzie git, ale będzie sesja, jestem tak podjarana. Dobra, jesteśmy w kolejnym miejscu, w kolejnym jestem ficie. Pamiętajcie, że efekty tej sesji zobaczycie u mnie na Instagramie. Podajcie tak samo do Hani, dlatego że tam jest też mnóstwo innych bardzo fajnych zdjęć. Buźki. Wczoraj po sesji już nic nie nagrałam, bo byłam po prostu padnięta. Dzisiaj już jest kolejny dzień, jest poranek, ja sobie wstałam. I co? I chciałam wam podziękować za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się vlog podobał. Zostawcie subskrypcję na kanale koniecznie, podajcie na mojego Instagrama. I jutro widzimy się o godzinie 19:30. Buziaki! Muah!